Cześć, witajcie. Dziś będzie nietypowo, rzadko mówimy o tej firmie. Będzie o Apple. Tak, bo pewnie niektórzy się zdziwią, ale to jest mój laptop. No, dacie wiarę? Tak, co to jest? No właśnie, kto wie, co to jest? No pewnie nie wszyscy wiedzą, co to jest. Nie. No nie jest to na pewno macOS. To jest CentOS 7 z interfejsem GNOME 2, czyli GNOME Mate. W każdym razie, no Linux. Czemu? Pomijając to, że ja nie trawię systemu Apple'owskiego i to jest, i tak bym pewnie to zrobił i tak, natomiast w tym wypadku okoliczności zmusiły, bo Apple wypuszcza systemy średnio co roku. Tak jakoś. Nowe systemy. Można w uproszczeniu tak powiedzieć. Support do starych systemów utrzymuje przez 2 lata, ale to tak wygląda też tak średnio, bo generalnie 2 systemy do tyłu. Przy czym przez rok jest to pełny support do czasu wypuszczenia następnego systemu, a przez następny rok, czyli do czasu wypuszczenia kolejnego jeszcze systemu, są tylko poprawki bezpieczeństwa. Czyli no, teoretycznie dobrze, ale nie tak fajnie, jakby mogło być. Czyli jeżeli chcemy być up to date, to co roku mamy upgrade systemu. Co mnie się osobiście tak średnio podoba, bo niby te upgrade'y fajnie przechodzą, ale tak naprawdę łatwość aktualizacji systemu jest, powiedzmy, odwrotnie proporcjonalna do ilości rzeczy, którą w tym systemie sobie tam nazmienialiśmy i nainstalowaliśmy. Znaczy, im więcej nadłubaliśmy, tym większa jest szansa, że przy aktualizacji coś tam się wykrzaczy. Ale to też nie jest największy problem. Największy problem z Apple'em jest taki, że porzuca swój hardware. Tak bym to powiedział. Czyli na przykład w tym momencie na Maca z 2015 roku nie wgramy najnowszego macOS-a, bo nie. Jak teraz wyjdzie w 2023 roku wyjdzie kolejny macOS, to znowuż kolejna generacja będzie Maców w plecy. Będzie w plecy, będzie bez systemu. Co oznacza, że no, pracujemy na tykającej bombie. To, co mówiliśmy o telefonach i o ich aktualizacjach, no to komputerów dotyczy jeszcze bardziej. Dlaczego? No bo na komputerach przeważnie mamy jednak więcej i ważniejszych danych. Mhm. A pamiętajcie, że to, że nie ma na Maci wirusów, to mit. Są. Nie, nieprawda. Są na Maci wirusy. Są dlatego aktualny system i aktualizacje poprawek bezpieczeństwa są po prostu w oporu ważne również na Macach. No i w ten sposób Linux wylądował na tej maszynce, ponieważ jest to jeden z tych właśnie modeli, na których już najnowszego systemu nie wgramy. A ponieważ akurat był potrzebny najnowszy system, bo potrzebny był najnowszy Xcode, żeby można było w ogóle produkować aplikacje do App Store'a. Też takie coś, żeby wrzucić do App Store'a, to trzeba mieć w miarę, już nie pamiętam, czy najnowszego, ale w każdym razie w miarę świeży system. No i co? No i całkiem fajny laptop, to jest i5, chyba z 8 gigami RAM-u, dyskiem SSD. Zupełnie do pracy spokojnie używalny. No. A prawda jest też taka, że akurat jeżeli chodzi o stronę sprzętową, to te urządzenia są naprawdę bardzo trwałe, co już, no, o czym już się niejednokrotnie przekonaliśmy nawet po prostu w naszej pracy. Tak, tak. To jest... Sprzętowo, zresztą sami widzicie, Konrada komputer wygląda jak nowy, tak naprawdę. To jest całkiem dobry pecet, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w 2006 roku Apple zmienił architekturę, bo wcześniej Maci stosowały procesory PowerPC produkcji IBM-a, ale w 2006 roku podjęli, no nie powiem, odważną decyzję, żeby zmienić architekturę na architekturę Intela. Czyli de facto Maci po 2006 roku niczym szczególnym nie różnią się od pecetów i tak to działa. Można na Macu zainstalować Windowsa, można zainstalować Linuxa, wiele takich urządzeń widziałem. I szczerze mówiąc, no to ratuje te starsze modele, które firma Apple porzuciła. Możemy po prostu tam wymienić system.
Nie musimy się trzymać. Powiedz mi, jak się z tego korzysta? Czujesz jakieś niedociągnięcia? Nie wiem, coś ci przeszkadza w tym, że to nie jest system z tego komputera? Klawiatura, tak? Klawiatura mi przeszkadza, dlatego że klawiatura Apple'owska jest trochę inna od klawiatury takiej, powiedzmy, do której jesteś przyzwyczajony. Tak. To nie są dużo inne kwestie niż przy przesiadce z jednego laptopa na drugiego laptopa. No tak, bo klawisze mogą się nazywać tak samo, a sam ich układ będzie inny, prawda? Dokładnie. Mhm. Touchpad troszeczkę inaczej działa niż w PC-tach, ale to są takie duperele. Ale przyzwyczaiłeś się do tego. Przyzwyczaiłem się do tego. No, natomiast, a patrzcie właśnie. Natomiast jeżeli... No mówię, no, to jest tak samo, jak się by zmieniało, nie wiem, z Lenovo na przykład na Sony. One też będą miały jakieś tam swoje dziwne rzeczy, do których się człowiek będzie musiał przyzwyczaić. A poza tym normalny PC. Normalny, całkiem przyzwoity PC. To jest jeszcze ten fajny, który ma USB. O, no tak. No. No tak, bo teraz to już, jakby wam to powiedzieć, no. Jakby trochę mniej tych gniazdek się zrobiło, na szczęście już wracają, bo ktoś tam pomyślał jednak i uznał, że usuwanie gniazdek to jest droga donikąd, aczkolwiek rzeczywiście te starsze wydania moim zdaniem też były lepsze. Nawet gniazdo ładowania w tym starszym Macu było praktyczniejsze, bo odpinało się, kiedy się potknąłeś o kabel, było na magnesik. Tak, ten magnesik niestety, to był naprawdę fajny USB-C, pomysł. Zrzucicie sobie laptopa, albo wyrwiecie gniazdo, albo wtyczkę rozwalicie, jak się zaplączecie w kable. Ten magnesik, tak, to o ile mnie się nie podoba stosowanie jakichś tam własnych rozwiązań dziwnych na siłę, tak, ten magnesik to był naprawdę bardzo fajny pomysł, właśnie dlatego, że był taki... No tak, szczególnie, że w laptopach no po dziś nie ma jednolitego standardu ładowania, tak? I każda tak naprawdę marka laptopów ma swoją wtyczkę. Da się tam coś niecoś dopasować, tam wiem, że Asusy pasują od Lenovo od niektórych modeli, no bo sam tak zamieniam sobie. Znaczy wiesz, ostatnio... Nadal nie ma jednolitości. Ostatnio nie? W markecie w przecenie widziałem taki zasilacz uniwersalny, nawet sobie kupiłem za 40 zł, tak, taką baterią wtyczek. No ja taki z kilkoma na końcu, czterema czy pięcioma, najpopularniejszym taką gwiazdką, nie? No ale tak jak mówię, wiem, że małżonka moja szanowna akurat ładuje swojego Lenovo zasilaczem od Asusa, jakimś cudem to jeszcze działa. Nie, dlaczego? Jeżeli wtyczka pasuje, no tak, wtyczka akurat przypadek. Jest zgodne, to dlaczego? Akurat nie? Przypadek, nie? Ale to nie ma jednolitości. U Apple akurat ten pomysł z magnetyczną wtyczką był super. Uwielbiałem to, naprawdę. No cóż... Także nie mówię, że Apple miał same złe pomysły, miał większość złych pomysłów, natomiast niektóre miał dobre. Ale zwróć uwagę, jak Konrad nagle już powoli zmienia front, już Apple nie jest już takie całkowicie złe, bo mieli nawet niektóre dobre pomysły. Nie, no mieli dobre pomysły, znaczy pytanie o ile to jest ich pomysł, bo no tak. Generalnie większość pomysłów Apple'a to nie są ich pomysły. No tak. Apple był bardzo dobry w wybieraniu fajnych rzeczy, z ale też trzeba umieć. No, trzeba umieć, tak. No. Trzeba przyznać, że Apple robił to z dużo większą finezją niż Microsoft. Bo Microsoft robił dokładnie to samo, tylko robił to tak trochę na zasadzie chłopa w gumofilcach. Ale no cóż, no widać, korporacje tak działają, tak? Dobrze, ale jak już mówiliśmy o procesorach, to... Apple zrobił wielką woltę w 2006 roku, przechodząc na Intela i to była rzecz duża, ale de facto, jak się popatrzy, to im się to opłaciło, zdecydowanie im się opłaciło i to z paru powodów, między innymi dlatego, że no faktycznie platforma PowerPC była taka troszeczkę odstająca już wtedy od rzeczywistości. Hardware intelowski się wtedy bardzo fajnie rozwijał, dynamicznie i tak dalej. No a my dzięki temu możemy sobie na tych komputerach instalować inne systemy i nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na łaskę i niełaskę Apple'a. Natomiast musicie uważać, bo nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale w 2020 Apple wykonał równie silnego fikoła i odszedł od architektury Intela na architekturę ARM przeszedł. Co jest fajne o tyle, że to jest ta sama architektura, która jest używana w iPhone'ach i iPadach i w ogóle urządzeniach mobilnych. Czyli tu będą mieli pełną zgodność, będzie można sobie aplikacje wymieniać pomiędzy jednym a drugim, tak pach, pach, pach. No natomiast tracą zgodność raz, że ze starymi aplikacjami własnymi. Znaczy tam będzie jakiś emulator na pewno, tak jak był poprzednio.
No, ale jeżeli chodzi o oprogramowanie, jak to się mówi, third party, czyli od zewnętrznych dostawców, ciekawe jak to się rozwinie. Bo w wypadku przejścia z PowerPC na Intela, to przechodzili z platformy niszowej w platformę mainstreamową. Natomiast tu jest trochę odwrotnie, bo no, o ile ARM jest mainstreamem, jeżeli chodzi właśnie o mobilki, o wszystkie smartfony, w zasadzie wszystkie można powiedzieć, no to na rynku komputerów dużych, no to Intel króluje i tutaj nie ma się co oszukiwać. Jak będzie, czas pokaże. Mnie się w tych nowych procesorach Apple'a nie podoba to, że one mają wbudowaną pamięć. Co oznacza, że ta pamięć jest przede wszystkim dla Apple'a to jest korzystne, że ona jest bardzo szybka, ale dla mnie jest to niefajne, że tyle ile jej jest, to tyle jest. I nic z tym nie zrobimy. Tu już nie dołożymy sobie pamięci. Jeżeli mamy urządzenie, które ma 16 giga, to ono będzie miało tyle, że tak powiem, po wsze czasy. Nie dołożymy sobie dodatkowej kostki, nie zrobimy z tych 16-32. A ja powiem, że jak dla mnie 16 giga na dzisiaj to jest już troszeczkę przymało. Pamięć zżerają obrabiane dane, no i maszyny wirtualne, to akurat w moim wypadku, no ale to taka inna sprawa jest. Jeżeli chcemy wczytać obrazek 4K rozkompresowany, no to on zajmie ileś tam megabajtów pamięci. Jeżeli tych obrazków ma być ileś, no to poleci, tak? Samo oprogramowanie i sam system w tej chwili przy tych pamięciach, które mamy, to nie waży jakoś specjalnie dużo. I oczywiście system się uruchomi na 16, na 8, na 4 też by się uruchomił. Tylko chodzi o to, co się potem będzie działo, jak na przykład uruchomimy przeglądarkę internetową. Popatrzcie sobie, odpalcie sobie przeglądarkę, wczytajcie jakąś stronę i zobaczcie w menadżerze tam zadań, ile to wam zżera pamięci. I nie ma się co oszukiwać, że pod innym systemem będzie jakoś dramatycznie inaczej, bo to nie chodzi o system, tylko po prostu ta strona wyrenderowana, rozkompresowana, po prostu wrypie tyle pamięci i koniec. To jest tak, jak powiedzmy 2-3 lata temu 8 giga było ok. W tej chwili 8 giga już nie jest ok na komputerze. Na urządzeniu mobilnym jeszcze tak. Co powoduje, że w tym momencie zupełnie spokojnie można używać 10-letniego laptopa, no, oczywiście jeżeli jest sprawny. To, że możemy mu wymienić dysk na SSD i dołożyć pamięci. I w tym momencie on sobie będzie chodził, tak? W wypadku nowych Maców na armię, no, sorry. Mamy to, co mamy i nic z tym nie zrobimy. Czyli systemem, z wymianą systemu można ratować raczej, powiedzmy, te Maki na Intelu, czyli te akurat nie najstarsze, ale też nie te najnowsze. Wniosek z tego. Wymianą systemu, tak, te od 2006 do 2020 roku. Znaczy tak, jeżeli chodzi o Linuxa, to podejrzewam, że na te armowe Maki też będzie można je bez problemu założyć, ponieważ Linux na armie jest, chociażby na Raspberry Pi. I myślę, że to nie będzie problemu, chyba że Apple w jakiś tam sposób zablokuje możliwość instalowania innych systemów, bo może to zrobić. Sony kiedyś to zrobiło z PlayStation. Kiedyś można było na PlayStation bodajże na 2 bez problemu Linuxa zainstalować i Sony się na tym trochę przejechało, bo uczelnie zaczęły używać PlayStation jako elementów klastra obliczeniowego. Po prostu kupowali playki, instalowali na tym Linuxa, stawiali tego na przykład 300 i robili z tego klaster obliczeniowy, bo im wyszło, że to będzie taniej niż stawiać pecety. A ponieważ konsole, nie wiem czy wiecie, konsole są sprzedawane albo po kosztach, albo poniżej kosztów wytworzenia, ponieważ firma zarabia na grach, a nie na sprzęcie, no to gdyby ten proceder się rozpowszechnił, no to Sony by poszło z torbami, więc zablokowali. I bardzo możliwe, że Apple też takie coś zrobi w armii, no chyba że uzna, że Linux to jest na tyle nieszkodliwy, bo Windows mógłby już mu więcej. No Windows tak, ale tak naprawdę ilu znacie użytkowników Linuxa wokół siebie? No, ja znam, ale to akurat przypadek. Znaczy wiesz co, znacie użytkowników Linuxa całą masę, bo ja bym zaryzykował, że w zasadzie każdy posiadacz smartfona jest użytkownikiem Linuxa. Tak, ale jak się zapytasz przeciętnego posiadacza smartfona, jaki ma system, to ci nie powie, że ma Androida na bazie Linuxa, tylko ma Androida, nie? No tak, ale jest użytkownikiem Linuxa, nawet o tym nie wiedzą. No tak, ale mówimy o komputerze. Nie, dobra, wiem, tak. Chodzi o desktopowego Linuxa, który tam ma z Linuxowe GUI i tak dalej, tak? No właśnie.
No. Czyli jak macie leciwego maczka i zastanawiacie się, co by tu z nim zrobić, to pogadajcie z kimś, kto trochę potrafi w Linuxa, a postawi wam na nim Linuxa i będziecie dalej się cieszyć całkiem fajnym komputerem, który całkiem fajnie nadal będzie działał, no bo twój działa całkiem spoko, fajnie. Spoko, tak? No, bateria jest do wymiany. Może to, ale no bateria to swoje, w każdym komputerze siada po jakimś czasie, także to pomijamy. No albo możecie Windowsy zainstalować. Naprawdę będziemy komuś polecać instalację Windowsów? Dlaczego nie? No dobra, i złapcie katar. Bo to mniej więcej ten gatunek przyjemności, chociaż nie ukrywam, ja na przykład siedzę na Windowsie, bo jakby no nie bardzo mam wyjście, ale o, na tym też siedzę. Nie, myślę. No słuchaj, Windows jest bardzo dobrym bootloaderem do gier, ja go w takim charakterze używam, no. I mam i posiadam. Najlepszy bootloader do gier, jaki powstał, głównie z uwagi na ilość gier, które po prostu na niego są dostępne. Więc jeżeli ktoś sobie lubi pograć, to Windows jest system of choice, tak? To niestety Linux jest bardzo, bardzo daleko z tyłu, a Mac niewiele lepiej, bo co prawda gierki na Maca wychodzą, ale to nie ma tego dużo. Nie wiem, czy na Linuxa w tej chwili nie jest więcej gier. Nie, bo... no chyba nie sądzę, ale wiesz co? Nigdy nie liczyłem, prawdę mówiąc, bo ja nie jestem growy, więc nawet nie próbowałem zgłębiać tego tematu. Wiesz co, jak na Google sobie patrzę na te różne gierki, które wychodzą, to tak co trzecia, co czwarta ma wersję na Linuxa. No to może tak być, jak mówisz. Na Google, no może, wiesz, no też nie robiłem statystyk, nie liczyłem, natomiast na Google się spotykam z informacją, że platforma to jest na przykład Windows Linux. Natomiast jakoś nie zwróciłem uwagi, albo mi się nie rzuciło w oczy, albo nie zwracałem uwagi. Nie widziałem, żeby na Google było, że Windows, Mac OS na przykład. No wiesz, nie tędy się pobiera, nie? No tak. To droga dystrybucji jest zupełnie inna w przypadku Apple, więc może to jest też... Także tak, słuchajcie, no jeżeli macie jakiegoś Maca, który wam się kurzy, bo system nowy nie wchodzi, a potrzebujecie i nie wiecie, co z tym zrobić, boicie się używać starego systemu, albo po prostu zwyczajnie macie dosyć tego systemu, no to wiecie, co robić. To wiecie, co robić, tak. Jeżeli to jest Mac wyprodukowany pomiędzy 2006 a 2020 rokiem, to na 90% da się na tym założyć inny system. A jakbyście mieli jakieś pytania w tej materii, to piszcie w komentarzach. Konrad, myślę, że będzie w miarę na bieżąco miał możliwość odpowiedzenia wam i ewentualnej nawet może trochę pomocy. No, zobaczymy. Postaram się. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Pogaduszek. Cześć, cześć. Cześć.